Dostałeś propozycję zagrania w rosyjskim thrillerze erotycznym. Tak. Odpadłeś na etapie castingu, nie spełniałeś warunków. Był rzeczywiście taki moment wiele lat temu, kiedy tam jeździłem często, jeszcze zanim założyłem rodzinę. No, no i tam był tak jakiś nowoczesny reżyser, który stwierdził, że będę biegał nago po dachach z jakąś osobą, drugą dziewczyną i tam będziemy grali jakieś sceny miłosne i tak dalej. Ja się go pytałem, ale do jakiego stopnia ty zamierzasz pokazać tę nagość i o co chodzi w tym filmie? On mówi, to jeszcze zobaczymy, zobaczymy, jeszcze nie wiem, nie wiem, nie wiem. No więc odmówiłem. Nie chciałeś... Miałem jeździć na motorze bardzo szybko. Ale z, tak powiem, się rozbierać. Z na wierzchu? Sorry! Nie pastwmy się. Nie, nie pastwię się. Co ci przeszkadzało w tym, co ci przeszkadzało? Jesteś przystojny, widziałem cię parę razy, jesteś dobrze zbudowany. Ania Przybylska, świętej pamięci, nasza przyjaciółka, grała z tobą w filmie, mówiła, no, mieszek pełen. A czemu ty nie chciał i grać? No nie mam może takiego olbrzymiego talentu. Ale odmówiłeś, rozumiem, były te zdjęcia próbne, czy to jest ktoś... Nie, były rozmowy próbne, ale już wystarczyło mi, już się zorientowałem, okay, z kim mam do czynienia. No widzisz, a Paweł DeLong robi tam karierę i biega po dachach.